Emmanuel Marką polemizuje z Markiem Papusznem. Ja muszę wam powiedzieć, że kiedyś sobie zrobiłam taki quiz, po prostu sama dla siebie. Zgadnij, co dzieje się w Polsce, prawda? I stwierdziłam, że... Że nie wiesz, co się dzieje w Polsce. Że nie wiem, co się dzieje w Polsce. W loku u fryzjera możesz zrobić sobie wszystko. Co z powikłaniami? Tutaj pojawia się pytanie, tak? Co istnieją powikłania. Tak, tak. Nie, tak. No to widać, że istnieją. No. Ja się na przykład cieszę, że mam normalną mimikę. Ja poruszam tutaj rzeczami i ta mimika jest. Moje czoło chodzi, wszystko chodzi. A tak zwane kwasy hialuronowe, stargówka. Nie, no co, to nic sobie nie zrobiłam. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Jest 7:00, czwartek. Piątka, Monika. A my dzisiaj co będziemy robili, Monika, i o czym będziemy mówili, to przede wszystkim Polska. Dziękuję bardzo. To jest polski kamuflaż. Tak, to jest polski kamuflaż, przygotowałam się na walkę. Wojsko na ulicach. No nie, Monika Goździaska wyszła w kamuflażu, już o tym piszą ludzie. Władysław Kosiniak-Kamysz, Bodnar, 37,5% nie czytało Pinokia chyba. Emmanuel Marką, Michał Probierz polemizuje z Markiem Papusznem. Ja muszę wam powiedzieć, że kiedyś sobie zrobiłam taki quiz, po prostu sama dla siebie. Zgadnij, co dzieje się w Polsce, prawda? I stwierdziłam, że... Że nie wiesz, co się dzieje w Polsce. Że nie wiem, co się dzieje w Polsce. Ja bardziej tą astrologią się interesuję i uważam, że to jest nauka, która mnie osobiście fascynuje. Ja lubię astrologię, czyli lubię takie gwiazdy. Byłaś u wróżki czy nie? Ja ci powiem lepiej. Ja byłam kiedyś dyrektorem stacji. Byłaś wróżką? Nie, dyrektorem stacji, w której wróżyły wróżki. Kiedyś była taka stacja, która nazywała się EZO TV. Ty byłaś dyrektorem tego? Tak. Ci powiem, że bardzo dużo wykwalifikowanych, znanych wróżek w naszym kraju pracowało. Wykwalifikowanych przez kogo? Przez Harry Pottera? W kursach niektóre czują jak coachowie, ale są, słuchaj, no ja wierzę w takie rzeczy. No właśnie, a coachowie działają na podstawie wciskania farmazonu chyba, nie? No niektórzy tak mówią, ale też są wróżki, które są na przykład z dziada pradziada. Wciskają farmazon z dziada pradziada. I przed każdą jakąś ważną wyjściem kazałam się tutaj smarować i podwijać rękawy. I ja powiem wam szczerze, przez pół roku podwijałam rękawy, jak powiedziałam na ważne spotkanie, smarowałam się tą wodą. Przyznam się, może to jest idiotyczne, może nie. No właśnie. Cóż mogę powiedzieć? Wczoraj takiego wywiadu, takiego jednego horoskopu. Przypadkiem znalazłem, z brawo wyjąłem. Horoskop. Naprawdę jest horoskop. Kilka długich przerw spędź na prowadzeniu arcyciekawych rozmów z pewną bardzo inteligentną osóbką. Papusznem. Szykują się kary dla Biedronki Lidla. No. Za co? Za sprzedaż wódki po 10 zł. Jak to ładnie pachnie, to jest karmelizowana cebulka. Rozumiesz, ja... To jest cena. To był rarytas dla ludzi, którzy dużo piją. Are you fucking crazy? Jednym ze sponsorów jest dieta broku. Porozmawiamy na temat alimentu, bo jest to bardzo głośny temat, tak zwani alimenciarze. Zarabia 3000 miesięcznie. No to dziecku nie da 1000? O to chodzi, że... Jeżeli zarabiasz 3000, to się musisz podzielić. Musisz dać ten 1000 zł. A ile kosztuje wynajęcie mieszkanie w Warszawie? Mnie to nie interesuje, niech idzie mieszkać na pokoju. No dobra, ale... W naszym studiu jest już Ania Wulwicka, Klinika 54, pani kosmetolog. Zaraz do tego pójdziemy. Kosmetolog. Temat Moniki się zaczął. No kobiecy. Tak, czyli dziewczyny, które kiedyś były piękne, fajne, subtelne, dziś mają około 40 roku życia. No i niestety... Byłam u ciebie na fotelu i jesteś osobą jedyną, która zajmuje się moją skórą, twarzą i wszystkim. I chciałam powiedzieć... To ty masz coś zrobione? W każdym razie mam mimikę, jak widzisz, patrz. Ja myślałem, że widzisz, to jest naturalne. Mam mimikę, widzisz? Ona jest naturalnie piękna. Ale, żeby była jasność, oprócz powiększonych ust, w mojej twarzy nie ma wypełniaczy, są tylko stymulatory tkankowe. Wielu ludzi zarzuca, że coś tam przerobione i w ogóle. Rozczaruję, nie mam takich rzeczy. Ja się na przykład cieszę, że mam normalną mimikę. Ja poruszam tutaj rzeczami i ta mimika jest, moje czoło chodzi, wszystko chodzi. Moje też chodzi. Ale kobiety często chcą mieć taką blachę tak naciągnięte, żeby w ogóle tego nie ruszyć. No potem idą do wróżki, no. Jeśli chodzi o lasery, jak dużo osób teraz decyduje się na lasery właśnie, żeby, że rozumie to, że trzeba coś takiego robić. W sezonie takim... O jakim powrocie do normalności ty mówisz? W przypadku kogoś, to sobie wypchał wszystko. Jak on może wracać do normalności? No, jak on już z definicji nie jest normalny. Kwasy hialuronowe dobrej jakości będą pracowały z tkanką, ale te, które jakości nie mają, niestety powodują takie trwałe zmiany. Tak zwane kwasy hialuronowe, stargówka. I wiem, że wiele dziewcząt potem na tym... W loku u fryzjera możesz zrobić sobie wszystko. Co z powikłaniami? Kto z No właśnie, no i tutaj pojawia się pytanie, tak? Co istnieją powikłania. Tak. Nie, no to widać, że istnieją. No, to... Ale nie, istnieją. No ale ty obserwujesz. Ingerencja w człowieka jest moim zdaniem bez sensu. A jeszcze bardziej to jest oszukiwanie i samych siebie, i ludzi wokół.
którym się mówi, nie no co, to nic sobie nie zrobiłam. Miłego dnia życzymy Państwu. The next day. Dzisiaj będziemy rozmawiali też z meteorologiem, a propos... Z meteorologiem? Meteorologiem, bo jest meteorologia i astrologia. Ja na przykład bardzo lubię astrologię, ty też pewnie, nie? Uwielbiam. Jest parę osób, które wyobraź sobie, sprawdzają swoją liczbę numerologiczną. Jaki masz numer astrologiczny? I wychodzi im 60 i to jest niestety przykre. Teraz wszyscy, znaczy większość tam ludzi mówi, że Stanowski daj spokój, już w ogóle pozdrawiam cię Krzysztof, ja cię kocham. Zaproś mnie tam do kanału sportowego. Krzysztof, ja cię kocham. Moja dziewczyna patrzy często w oczy me i nie ukrywam, sprawia to przyjemność. Jak ją kocham, tylko moje serce wie, gdy mnie całuje, a oddałbym nie jedno.